Czy ktoś mi powie, co to jest? Takie coś wyjąłem. O, nie wiem. Czy to jest jakiś nawiew od samochodu? Czy coś takiego? No nie wiem, tak czy inaczej pójdzie do Hasioka. Stała się rzecz straszna, bo wyjęty worek z ziemi zacząłem napełniać sobie szkłem. No i widzicie, jaki jest efekt. Dno mi wypadło. Ach, no trudno. Dzisiaj tam wjadę. Spróbuję z ciekawości, a potem może coś innego. No nic, trzymajcie kciuki. Wyszła taka buteleczka z aluminiową nakrętką Olsztynek. No, taka ciekawostka. A co to? Pierwszy złom, jakieś pręty. Nie wiem, co to było. O! A! Łóżko tu spoczęło. No dobrze. O! A to będzie teraz tych prętów, pręcików, sprężynek. A co wy na to? No tu cały obuwnik się spoczął, dosłownie. O, coś w jakimś worku tu jest schowane. Blacha taka jakaś. O, i więcej blachy. A wiadro to było, tu jest od uchwytu. Wiadro. O, cały wór ze szkłem. Czuję go tam, słyszę. Ach, wyszedł. Zobaczmy, co się w nim kryje. A kryje się w nim wszystko. Buteleczki po wódeczce. Bottle Poland. Dobra, super, dobrze, bo nie trzeba w tym grzebać i no jest gotowe szkło. A to co? O, pokryweiro. Też bierzemy. Jasne, że bierzemy. I pręci sławy idą z jakimiś pończochami. Wychodzi. I co mamy w środku? Słoiczek. Drugi taki sam słoiczek. I plakatówka z Astry. Jeszcze z wodą. No też weźmiemy. Co tu jest w tym worku? Beton. Tu jest akurat beton. O. Tu można zajrzeć. Tu jest jakiś metal, już widzę. No dobra, będziemy eksplorować. I tak, wczoraj Artur z kanału Podróże z Historią, pozdrawiam cię Artur, pytał o mojego selfie sticka, a dzisiaj się zepsuł selfie stick. Nie wiem. Muszę kupić nowy. I także połamał mi się ten uchwyt, który bezpośrednio trzyma telefon. A może zrobię zbiórkę na selfie sticka? Co wy na to? Zgadzacie się? Nie, no to był żart oczywiście. Nie będzie żadnej zbiórki. Złom będzie
Kurde, mrówki mi oblazły. Złom będzie sponsorem selfie-sticka. Ale już jestem mokry, ja pierniczę. O, co to jest? O, to jest alum. O, taki fajny pręcik aluminiowy. A to co? Farby akwarelowe szkolne. Polena Przemyśl. Pewnie już nie istnieje, nie? Bo dzisiaj wszystko z Chin musi albo z Niemców przyjść, wiadomo. A najlepiej z Chin przez Niemców. No niestety, telefon spada. Także, o, patrzcie, jaka pyszna ruła. Ale fajna. Elegancka. Tu mamy Weka. A Wek jest z roku 72. Huta szkła wymiarki. Super, pada. Też chyba jest beton. Kurde. Nie ma lekki. A pod betonem ruła. Rułę bierzemy. A czy ten beton nam wyjdzie w ogóle? O kurde, wylas. Ale jaja. No, i ktoś by powiedział, o, beton w worku to nie będę go targał. Patrzcie, ładny kamlot, chyba na dociążenie. A tu zobaczcie, jaka kita miedzianych przewodów. Ja pierniczę. Ale, no super, no, ciekawe co jest dalej, patrzcie, jeszcze więcej przewodów, o, Wek, o, Rillenglas Ankelglas, ja, Jezu, nie umiem po niemiecku, to jest niemiecka pokrywka z Weka, super znajdka, Rillenglas Ankelglas chyba się to nazywało, patrzcie, jeszcze więcej miedziuchy. Kurde, no. Czasem warto jest być upartym. Spójrzcie, rozbebeszyłem to. Patrzcie, co tu jest. Taki, kurde, miedziany przewód, ale to jest 4 mm kwadrat jak nic. Co jeszcze tu znajdziemy fajnego? To jest jakieś wapno. To jest jakieś wapno. O, i wełna mineralna, no to wszystko pójdzie na przok. Przewód. O, jest i flaszeczka. Myliłem się. Orężatkę pili, nie flaszeczkę. No. Takie rzeczy widzicie. No i chyba nic więcej ciekawego nie ma. No dobra, wracamy do kopania. O, makarony. Patrzcie. Jeszcze z tą plastikową zatyczką. Kurde, ale jaja. Mam taką, ze starego strychu przyniosłem. O, butelka niestety uszkodzona. Pamiętacie to? W każdej szufladzie za PRL-u była w domu. Jak się zerwało, to pazłotko zwane złotkiem zrobione z aluminium, to się nakładało to na szyjkę i się zatykało i wkładało do lodówki. Kurde, super, to wpada. Widzicie gościa? Szerszeń mnie odwiedził. Patrzy, czy wykopki dobrze idą. Nie wiem, czy go widać, na pewno słychać. Poleciał. Kopiemy dalej. Tu są skarby, moi kochani. Jakie tu są skarby. A pod betonem garnuszek jeden, garnuszek drugi, ale się kurde, ten co prawda
z betonem, ale to nic, to się wybije. Co jeszcze tu mamy? Szkło to wiadomo. Wiprosal to do leków. A co to jest? O kurde, tu jest jakiś kotlet. O, wyżymaczka od Frani. Była wyżymaczka od Frani. O. No i dobrze. O, o i pokrywka do Frani, ale tam się już błoto zaczyna. Niestety. O, tam jest jakiś fest kawał rury, ale schodzi ostro w głąb ziemi. O, to nie wróży zbyt dobrze. To znaczy wróży tyle, że dzisiaj już go nie wyjmę, bo po prostu muszę iść spać, bo oczywiście jestem po nocnej zmianie. Nie mogło być inaczej, wiecie o co chodzi. No ale nic, ja sobie tą rurę zostawię. Ona sobie będzie tu wystawała. No i wiecie jak to jest. Kiedyś do niej dotrę, nie? Nie chcę tam schodzić, bo jest straszne błoto. Kopaczka się obkleja. Teraz pójdziemy w tę stronę. O, zobaczcie tutaj. Sprężyny od łóżka. O, zobaczcie, ile złomiku fajnego. O, można by rzec całe okablowanie od łóżka. Tu widzę jakiś element grzewczy. O, tutaj są jakieś... O kurde. Ja pierniczę. Tu jest jakiś mega kotlet tutaj. O, patrzcie. Jakiś, nie wiem, sprzęt AGD albo coś takiego. Zaraz się może do niego dokopiemy. To sprawdzimy. O, tu jest jakiś złom, jakaś ruła ze szmatą. To jest. Taki kluczyk wyszedł z pończochą. To jest chyba kuchenka elektryczna, ale tu widzę jeszcze miedziuchę. Tak. Miedziucha oczywiście wpada. To jest kuchenka elektryczna, a w zasadzie to była kuchenka elektryczna. A wyjmiemy to, co z niej zostało. O, a jeszcze... Jeszcze z konserwą. Może niedojedzoną, tą, wiecie, radziecką. No, także bierzemy się za tego sprzęta. O kurde, patrzcie na to. O, jakie to jest ciężkie. O kurczę, co to było? O, to waży. Aha, to jest chyba ten element grzejny od tej kuchenki. O, jeszcze jedna konserwa aluminiowa. O, i tu pokrętło mi wyszło. Proszę. O, komar. Pokrętełko, można ustawić temperaturę. Nowoczesność zawitała. Także to zabieramy. To w rzeczy samej zabieramy. Ojej. A tu jeszcze, patrzcie, co wyszło. Co to jest? Rexona. Deodorant Rexona. O. 82 rok. Kurde, to ona jest tylko rok młodsza ode mnie. Ale jaja. A tu... O, jeszcze jedna. O, kopalnia aluminium się robi. Jeszcze coś tam idzie. Patrzcie, jaki zwitek gwoździ. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Taki prawdziwy jeż. Jak to nazwać? Narzędziownik spod siodełka roweru, nie? Coś takiego. Tam się zawsze klucz woziło, ten do kół. No i często się wsadzało tam klucze
te co mama z tatą do domu dali, do mieszkania, żeby nie zgubić. No, fabryka kosmetyków Pollena Lechia Poznań. Trochę ten worek przeszkadza. O, zawaliło się. Zawaliło się. A jak się zawaliło, to pokazało nam co? Garnek trzeci. No, to wychodź. A za garnkiem... Nie, uszczelka. Myślałem, że to przewód. Oczywiście miedziany. Pokaż, co masz w środku. Na żywca jedziemy. Patrzcie, a w garnku jeszcze jeden garnek. O, emalia leci. A czy w garnku coś było? Nie, nie było. No to dobrze. O. I jeszcze takie coś. Ruła, ale z jakimś rozwidleniem na końcu. O, tu coś jest. Uchwyt od chochelki. Też dobrze. Ja dzisiaj cały zestaw AGD normalnie skompletuję. Od wyżymaczki po chochle. Dobra. Zerkniemy tylko, co tutaj takie kolorowe nam się świeci. O, proszę. Aluminium pierwsze dzisiaj. Nie to, żebym nie chciał. Dobra, wiecie co, bo ja stąd nie pójdę. No po prostu nie pójdę. Ciągle coś wychodzi. Ciągle coś. Fajne szkło. Fajny złomik. O, znowu puszka aluminiowa. Z pokrywką. Kompletna. To do śmieci. To sprawdzam i naprawdę kończymy. A co to jest? A pod tym jest jeszcze jedno coś kolorowe. A, mleko w worku. Mleczko w woreczku. O, i patrzcie. Była zatyczka z mleka, to teraz jest zatyczka na piwko i orężadę plastikowa. No, umieli sobie radzić, nie? Superaśnie. Dobra, moi kochani. No, dzisiaj były takie odwierty w głębne, tak powiem. Ten wór śmieci wyjeżdża, plus te dwa, bo opłaty za śmieci rosną, więc muszę przygotować, bo przecież nie będę 1/3 śmietnika swoich odpadów oddawał, nie? Bez sensu, jak już chłopaki jadą. Wór urobku, garków tyle. Nie wiem, jak się z tym zabiorę. Tu jest ta kuchenka, tu jest ta wyżymaczka, tu jest ta pokrywa, tu jeszcze taki znicz wyszedł, a tam jeszcze ta siatka leży. Ojeju, kiedy ja ją wyjąłem. No to dobra. No, mówię, że od przybytku głowa nie boli. No jakoś się musimy zabrać. To mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i pamiętajcie o zbiórce na selfie sticka. Taki żart oczywiście. Papaty. Powiem wam, że lekko nie ma. Siatka mi się jedna urwała, to jest na krawędzi życia. Do tego wsadziłem jeszcze jeden worek, jakoś to tam niosę. Ale zobaczcie, tutaj dziki buchtowały. Tam jakiś worek foliowy taki wykopały. Podejmiemy go następnym razem, ale tutaj zobaczcie, co odsłoniły. Co to jest? Bo na pewno jest to metal. Jak myślicie, co to jest? Boję się, że jak to dorzucę tutaj, to już tego nie doniosę. No ale kto nie ryzykuje, ten nie jedzie. Także nie wiem, czy to dziki zrobiły, czy ja tego nie zauważyłem, no ale dziwne, bo chodzę tędy tyle razy i tego nie widziałem. A, to była taka dogryweczka.